I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Naprzód. Thank you. Thank you. Jaki creep fucker. Tak, upgrade'y, tak, tak, tak. Taki fajny element teraz. Schody z pianina. Suda nie musiał tego robić. I to na pewno zajęło dużo problemu i wszystkiego. Ale po prostu to zrobił dla przyjemności czy coś. Dobra, gdzie ty jesteś, pani Scarlett? Pamiętam, że gdzieś pani była. Wszystkie lok... O! Dzień dobry. A nie, tu tylko kryształ. A Scarlett była... O, widzę cię! Ty leżysz. Jesteś tam, szmato. Kurwy jeden. Jak się tam do ciebie dostawało? Chyba to musiał... Tak, tu musiały się specjalne schodki dopiero stworzyć w to miejsce. Więc na razie naprzód. O! W międzyczasie Skarletka będzie w ostatnim rozwalonym schodku. Proszę bardzo. Szmato. Oh, I knew you would come find me. Feel free to stop by anytime you want. I'll be waiting. No i jest challenge blokowany i ona... Boże, te FPS-y jak spadają. No ale wiecie, konsolowy port 30... Przepraszam, to już jest końcowy boss. Kurwa, nie wziąłem skarletki jednej, ale to tam nie szkodzi. Później wrócę po nią. This house. Wcale nie ta sama osoba. You see anyone else here? I met your younger sister, Elisa. Kurwa! Elisa? That girl. Is she still hanging around? She was quite worried about you. Lies. You're right, that is a lie. All I sense in this house is your stench. It only has your color. I've met you before. No shit. Mondo. Bo to wcale nie jest ta sama osoba, co przedtem. You are the first and the last man to have come this far. I will take away all of your pain. I'll set you free. Yes. Uwolnię cię z bólu, będę pytał, gdzie boli. For how long? A year. I took a vacation to the moon, and ever since I returned, it hurts. Moon. Did you see anyone there? Yes. It hurts. Mondo, please. Help me. Who did you see on the moon? A scary man. His name. I need his name. I remember. David! The pain. It's gone. I want to see David. Faktor. Gdzie jest Artorias, kiedy go potrzeba? Just Guard. Tak. Kiedy jestem atakowany, to po prostu muszę zrobić unik w stronę ataku, a to jest Burst Rush, kiedy uniknę ataku.
Co jest z tym jebem? What the fuck się dzieje? Ura, 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 ura! Słaź na dół! Ura, ura! Już się zaczęło! Inne ataki! Na dół powiedziałem! Kurwa! Ataki, które stunują! Najgorsza rzecz, jaką mogą dać! Nie! Właśnie! Dobra. Spieprzaj na dół! Tak, atakowanie odnawia nam krew! Jedna nóżka upitolona. Łoty! Ura, 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 ura! Co wardo! Ała! To Kio Kurale! Halo! Pani kurwa, burst damage. Ja się nie zgadzam się. Dobrze. I druga nóżka upitolona. Oh shit. Halo, życie jakieś w pudełkach, coś. Bo nie mam jeszcze upgrade'u życia przecież, halo. A mogę już kupić? Oj shit, idealnie pod atak. O! Halo, zobaczmy, czy mogę kupić już upgrade życia. Bo to jest jedna z najważniejszych umiejętności. Kurwa. Niestety. Nie! Pójdźcie! Kurwa! Najgorsza rzecz, jaka może być, wypieprzać. Życie dać, nie wiem. Aaaa! Shit, niggers. No upadnij w końcu. Dobrze. Maszować. Aha. Dobrze wiedzieć. Dobrze! I koniec! Killer is dead. Job's complete. Good work. In fact, great work from a newbie. Here is the promised object. Thank you. We meet at last. So, it was you all along. Did you know her? Yes. This is the woman who killed me. Do not be deceived by the story of the moon. This woman is a natural-born killer. And now my death has been avenged. I greatly appreciate your help. No i chuj, no i cześć. Po zapłacie. He's gone. Vanished. The joke's on us. How are we supposed to get paid, Chief? I guess we'll just build a stage.
Drogi panie rządzie, chciałbym dostać całą kwotę, jaką powinniśmy dostać za to, plus dodatkowe koszty, ponieważ klient okazał się być duchem i chuja zapłacił. O, wow! A dostałem. No dobrze, ale ja w tym momencie zrobię malutką przerwę i zaraz do was wrócę. Odcinaczek, nie odczujecie tej przerwy, ale ona będzie dosyć znacząca dla mnie, ponieważ zrobię jedną ciekawą rzecz. No mission unlocked. Betty Gigolo mission unlocked. Natalia Gigolo kurwa! Dobrze, kurwa! Kurwa! Dobrze, tak więc na chwilę przerwa. Okej, witam ponownie. Otóż pamiętacie, jak mówiłem w pierwszym odcinku, że pierwsza misja ma taki fajny bajer, że większy ranking tam zdobędziemy, jeżeli nie damy się uderzać właśnie w nasz miecz, tylko będziemy się chować za kontenerami ze śmieciami? No to to zwiększy nam ilość zdobytego hajsu. Hajs jest użyteczny w sklepie, który teraz nam się odblokował. Ale co jest jeszcze ciekawsze, ilość hajsu zwiększa się z każdym poziomem trudności. Ja wam pokażę, ile najłatwiejszy sposób na zarabienie pieniędzy w tej grze. Dlaczego chcę dużo zarobić hajsu i czemu wyfarmiłem już na samym początku gierki? Ponieważ to tak jak w Devil May Cry, fajnie mieć wszystkie umiejętności już na samym początku, żeby pokazać widzowi jak najfajniejszy poziom rozgrywki. To nie sprawi, że w gierce będę jakiś OP nie wiadomo jaki, ale będzie o wiele przyjemniejsza. Tak więc skipujemy to już i proszę bardzo, pierwsze co od razu musimy w lewo, bo on zazwyczaj zaczyna od razu strzelać i... Nawet nasz miecz nie może tak się trafić raz. Skręcamy tutaj w prawo. Bo nawet jeżeli raz się trafi, to dostaniemy od 200 tysięcy mniej hajsu. Teraz tutaj w prawo przesuwamy się. 40 sekund praktycznie, a zyskujemy z tego milion coś. Proszę bardzo, teraz tutaj trzymamy się lewej ściany, żeby nie był w stanie cokolwiek zrobić. I teraz uwaga, nie wybiegamy od razu, bo on zacznie zazwyczaj zaczyna od razu strzelać. O właśnie. Na spokojnie sobie skręcamy w lewo. Można zraszować do przodu, ale wtedy on podczas tej swojej animacji biegnięcia czasami strzela do tyłu, więc z tym trzeba uważać. Tutaj teraz w prawo. I trzymamy jak najbliżej się lewej ściany, żeby jego pociski właśnie uderzały od razu o róg tego krawężnika. Co ciekawe, on tam z prawej jest, możecie go zobaczyć. O, widzieliście? Kutas tam był. Tak więc skipujemy. Killer is dead. Killer is dead. Skipujemy, jak w Magicide. Milion! Za to, że przeszliśmy na najwyższym poziomie trudności pierwszą misję bez otrzymywania obrażeń w nasz miecz. Minuta dosłownie czasu i zarobiliśmy milion. Czyli możecie sobie wyobrazić, że 60 milionów w godzinę. Trochę monotonia, ale najlepszy sposób na to, żeby zarabiać pieniążki. I teraz dobra, po co ja te pieniążki tak łapczywie zarabiałem, zaraz wam pokażę. Zmieniamy z powrotem na normal. I wytłumaczę też czemu... to dramatyczna muzyka. Gift Shop, proszę bardzo. I teraz jest taki bajer, że tutaj są Moon Crystal za milion, a ja mam 11 milionów, czyli tak z 800 kryształów będzie, bo to będzie się, jak w Devil May Cry, zwiększa się z każdym zakupem. Oczywiście. Halo. Aha, muszę wyjść. Na to wychodzi. Bo nie pamiętam, żebym kurde musiał inaczej robić. Status and upgrades. Tak czy siak, właśnie zupgrade'ujemy sobie w sumie bardzo ważną rzecz, czyli leczenie się. Potem kolejną rzecz, jaką będziemy upgrade'ować, to będą Gekoku Neo. Mniejsza ilość, a zresztą będę wam opowiadać już w trakcie rozgrywki. Tylko panie, czemu Gift Shop mi się nie chce aktywować kolejny? Status and upgrades, przecież zawsze mogłem kupić, bo coraz większa po prostu ilość hajsu się zbiera. Czy po prostu zrobiliście mi tu taki bajerek, że nie mogę kupić dwa razy? Ojej, muszę najpierw misję jakąś wykonać, co ciekawe. No to nie ma nawet w sumie większego problemu. Blue ticket, red ticket, to nie będę tłumaczyć jeszcze co to dokładnie robi. Tak więc po prostu sobie wykonajmy kolejną misję. Nie ma problemu. Bo to życie było najważniejsze dla mnie na ten moment. Proszę bardzo, tutaj Mondo Girls też pokażę w następnym odcinku, co to jest, ale na początek. The man who mężczyzna, który ukradł księżyc, klient. Księżycowa rzeka, Moon River. Imię David, mężczyzna, lat 37, Amerykanin. The ones who suddenly appeared out of thin air took everything from me.
As proof that I still lived, they left my flesh, all that remains of me in this world. We were once the rulers and magistrates of ages past. To cleanse this world would have been a simple task, but that was not what we wanted. We loved this beautiful planet the way it was. Gazing at the Earth from the moon was one of our few pastimes. That is why we will never forgive the poachers who robbed us of that pleasure. I am Moon River. We live on the dark side of the moon. Tak. Travis, co to za jakieś JRPG, jakieś niedojebane fabuły tu są. Nie no, bo gotyk jest jak najbardziej prawidłowy, orkowie, wszystko. Dawid. Please execute this man. He called himself David. David. Ma'am. Do you know where this man lives? On the dark side of the moon. I see. Of course, it's the dark side. Nawiązanie do If he's on Heroes, the dark side. I'm afraid he's not within the country's jurisdiction. How much will it cost? Forget it. The amount is far too much to be exchanged in cash. Respect. David destroyed your place. No doubt a foul creature. I'll execute him post-haste. This job will be done for a one-time discount. The price is your kiss. That ought to be worth more than money. Tak! Kurwa, jakie to jest denerwujące. Jedyna rzecz, really japońszczyźnie jakiej nienawidzę. Słodkie idiotki. Then you may have it. Boss, I can start this job now, right? Vivian, the contract, please. Thank you very much. You can pay me when the job's done. Pamiętacie, że poprzedni zabójca powiedział, że został urzekła go piękność, został oczarowany jej pięknością, coś tam i przeniósł się na... dlatego właśnie tam wybrał ciemną stronę. Ciekawe, o kim mowa. Ciekawe... Tak. It didn't take long to get to the moon. Felt like my insides were being crushed. Oh well, sucks to be you. I'm glad I decided to sit this one out. I wanted to go! Ja pierdolę. Say, Mondo, is it your first time on the dark side of the moon? Yeah, but... I got this feeling of déjà vu. Don't overextend yourself. If you need help at any time, we'll come no matter where you are. I'll be fine. You'll still be eating breakfast by the time I get back. Co za bullshit, prawda? Ale ten można mówić, o JRPG, to może tak być, ale zaraz będzie jedna kwestia. Muzyczka z windy. Ach jewe, secret bonuses, tu co lec, secret items, and co stumes, biała kropka. There's no oxygen. O! Why aren't I dead? Interesting. Po pierwsze, czemu zdjąłeś hełm? Po drugie, dziwisz się, że nie zginąłeś od tego, że nie ma powietrza, pomijając fakt, że jesteś w pierdolonej próżni, która powinna sprawić, że twoja krew od ciśnienia powinna się gotować w twoim ciele. Co więcej, promieniowanie ze słońca, chociaż akurat jesteś na ciemnej stronie, to promieniowanie by cię nie uderzyło, nie zmienia faktu, że powinieneś zamarznąć jednocześnie się gotując od środka. Dziękuję bardzo, ciśnienie. Jeżeli będziecie robić ten element, to czemu udajecie, że kwestionuję, że nie umarł od braku powietrza? Oh yeah.
Now, I hope you can enjoy your... Ura, 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 ura! Turia! To jest piękne! Szmato! It's as boring as I expected. Dobrze, i teraz taki bajer. Czemu ja nie zwiększyłem poziomu trudności? Wyobraźcie sobie, że ci przeciwnicy jakich atakuje i oni robią to swoje takie no bo mają stumbla, to jest oczywiste jak atakuje się słabego przeciwnika. Wyobraźcie sobie, że na hardzie nagle z dupy przeciwnicy dostają Hyper Armor. Co to jest Hyper Armor, się ktoś spyta. To jest coś takiego, że przeciwnik otrzymuje obrażenia, ale nie robi to mu nic w jego movementzie. Dalej wykonuje atak na was, dalej porusza się normalnie, no i ciężko się na niego namierzyć i to wszystko. Jak w Devil May Cry nie miałem z tym najmniejszego problemu, ponieważ tam przeciwnik był wyraźnie oznaczony, kiedy dostawał Hyper Armor. Tak po zabiciu trzeciego przeciwnika wszyscy dostawali takie jakby fioletowe dymy na swoim ciele. I wtedy wiedziałem, który przeciwnik ma na sobie Hyper Armor stały i na którego muszę zmienić troszeczkę taktykę bardziej defensywną, bardziej taką ostrożną. Kurde. No. Natomiast tutaj tego nie ma. Ja tego strasznie nie lubię i to mnie strasznie wkurwia. Co więcej, przeciwnicy nie zwiększają swojej ilości, nie zwiększają swojej szybkości ataku, więc granie na wyższych poziomach trudności jest strasznie nieprzyjemne, jest po prostu irytujące. Nie daje satysfakcji, tylko irytację. Łucie panie. Szmato. Ura! Ej, to w sumie to jest ura, ura, ura. Pięknie. I czasami niektóre z finisherów załączają się właśnie po prostu końcówką kombinacji, co jest po prostu elementem takim wizualnym, a nie od razu gameplay-wise'em jakimś, który możemy wykonać. O! I to jest naprawdę zajebiste, że... No kurwa, coś... Kurwa! Ura! Kto mi tam kurwa pisze? Niech spieprza! Patrzcie, co my tu robimy dzięki maszowaniu spacji! Ura! Kurwa, piękne! A spacja! O matko, blood level. Mondo, that painting gives me the creeps. Zmieniłem troszeczkę też ustawienia displaya 1600 na 900 sobie ustawiłem, mimo że mój monitor ma 1400 na 800, ale mimo wszystko rozciągnął się do idealnej wielkości, więc dla mnie więcej wizuali, a dla was będzie troszeczkę więcej pikseli, mimo że to się i tak skompresuje. Dobrze, wpierw zobaczmy 131, ja powinienem coś teraz być w stanie sobie kupić tutaj z tych ciekawszych rzeczy. Tak, ogólnie są dwa rodzaje rzeczy, które pierwsze chcę kupić. Albo to, usuwa jeden z poziomów na limiterze twojej katany, przez co szybciej możesz zwiększać swoje umiejętności. Co to znaczy? Normalnie teraz musimy dobyć aż do 30 poziomu, żeby odblokować jakiś pierwszy ten poziom przyspieszonych ataków ze zmienioną choreografią atakową. Z każdym kolejnym zakupieniem tego ten limit się zmniejsza o 10, dzięki czemu już chyba na 20 będziemy mieli przyspieszone ataki niesamowicie. Czy tam nawet na 30 już będzie zajebiście taki, że pierwszy będziemy mieli zajebisty taki. Albo counter smash. W momencie jak wykonujemy te wszystkie dasze, uniki, to często jest tak, że wpadnę w atak przeciwnika, przez co jest ten animacja, że odkopuję go. Kiedy go odkopuję, od razu wtedy mogę nacisnąć dzięki temu Q, wbiję tak pionkę w ziemię i wszyscy przeciwnicy wokół podlecą w powietrze. Zajebiście umiejętność niesamowita. I spin slash, który też jest zajebisty, ale tylko jak jest upgrade'owany na maksa. Spin slash powoduje to, że przytrzymuje atak i się po prostu okręcą. Natomiast okręcanie okręcaniem to się potem tam będzie upgrade'ować, nie jest jakieś wyjątkowo dobre. Natomiast na najwyższym poziomie ulepszenia spinujemy, slashujemy, a na końcu robimy taki wyskok w górę i wbijamy miecz w ziemię, wywalając wszystkich przeciwników w powietrze i zadając im kurewskie obrażenia. Więc zajebiście. No i mamy jeszcze piercing katana, czyli atak, który sprawia, że po prostu przysuwamy się do przeciwnika z odległości. I tutaj nie ma czegoś takiego jak lock-on, dzięki czemu jak na przykład wykonujemy ataki właśnie te instant killowe z tego, których ja nie będę często używać, czasami nie namierzy nam na przeciwnika, którego my chcemy ubić, co jest właśnie irytujące. Jakiś ten lock-on powinien funkcjonować.
intuition tells me there's treasure in the palace. Tak, tutaj potrzebujemy. Tak, randkując z tymi kobitkami, jakie tam nam pokazało, że mamy dostęp do randek gigolo, ja to pokażę w kolejnym odcinku. Na samym początku z każdą z nich, jak będziemy randkować, to będziemy zdobywać specjalne upgrade'y do naszej broni, którą będziemy tu zmieniać. Na razie mamy tylko karabin i tam ta pierwsza laska dałaby nam drilla. Później będziemy zdobywać inne takie bajery pokroju tiketów. Jak działają tikety? To był X, to było C, to było V. Nawet nie mam wyekwipowanego, więc nie pokażę. Tikety sprawiające. Niebieski taki, że mamy już maksymalny poziom naszego komba, dzięki czemu robimy te choreografie, kompilacje bez wbijania tego licznika. I czerwony tiket sprawiający, że cały czas mamy włączony ten tryb i zabijamy wszystko na raz. Pop, pop. Tak, nasza ręka morfuje się właśnie pod taką skórę ludzką, dzięki czemu możemy oszukać system, że tak naprawdę mamy tą rękę. No tak. Rozwalmy tutaj to wszystko. Dzień dobry. And I thought I hid myself pretty well. Color me impressed. Feel free to stop by any time you want. I'll be waiting. Easy. Dobrze, więc kontynuujemy. Krew się odnowiła, mamy challenge'a odblokowanego. I teraz naprzód. Puff. Te dasze są zajebiste, jeszcze ta poświata pozostająca za nami. Instant Transmission MyS, to jest dopiero epickie. A, tego po prostu musimy rozwalić, bo będzie cały czas nam pluł takimi małymi kurwami, co leserami uderzają. I jego najlepiej się rozwala strzelając w niego. Szmato. Bajer jest taki, to nam się traci właśnie krew w momencie, jak strzelamy. Natomiast jak ona będzie na zerowym poziomie, to dalej będziemy strzelać, tylko ze mniejszą częstotliwością. Będziemy tak wtedy robić piu, 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 piu. Zamiast piu, 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 piu. Haha, i to jest epickie, ja od razu robię dasha w tym momencie, jak to się wykonywało to. I może mnie w dupę pocałować. O, i wyobraźcie sobie, że naciskałbym tylko kuj i wtedy ura! I kopówce. Nacisnąłbym tylko Q. Mando-san, I've been meaning to meet you in person. Bo Jezus. I'll be waiting for you, so please feel free to stop. Problem jest taki, nieważne ile razy będziemy zaspokajać te cipska w misjach żigolagowych, one dalej będą nam pierdzielić właśnie przez intercom w trakcie rozgrywki, ale w takich skryptowych momentach, więc nawet mogę się przyzwyczajać do tego. Dobrze, pierwsza najważniejsza rzecz, jaką chcę upgrade'ować. Remove the skill. Dzięki czemu szybciej będzie nam się nasza katana ustawiona na wyższe poziomy. I proszę bardzo, katana zmieniła swój wygląd. Znaczy katana jeszcze nie. Znaczy tak, dodały jej się, no pokaż to. Dodały jej się tutaj takie gzymsy właśnie, takie kółeczka i takie szarpingi. A pochwała, jak widzicie, całkowicie się zmieniła, więc epicko. Travis powiedział pochwała, ale jestem śmieszny, napiszę to w komentarzu, żeby dostać bana. Dobra. I taki jeden zarobek jest z ciekawszych easter eggów. Takich, znaczy bardziej secret in-game'owych. Tutaj mamy laptop. Jak w niego strzelimy, to z niego wypada masa rzeczy. Upgrade'y do właśnie życia i ilości naszej krwi. Nie ma więcej takich bajerów w tej gierce, tylko zauważyłem, że to jest właśnie jedyne miejsce. Że rozwalamy ten laptop i wtedy to się wychodzi. Jeżeli są więcej, napiszcie jak najbardziej, bo to są takie inside secrety, o których gierka nie mówi i są takimi easter eggowymi takimi dodatkami. O, a ty co? Zbliża się, urwałeś? Jak w sumie się nazywał ten espada? Co miał te... co wyglądał jak Santa Maria, on miał tego swojego upgrade'a. Wypieprzać! O, widzicie? Już szybciej nam się zrobiło. Wow, yeah! Bitches! Szmato! A to jeszcze nie jest najwyższy poziom. I to jest epickie. Przyspiesza nam się to i mamy takie ultra-kombosy. To jest epickie. To jest tak zajebista mechanika w tej gierce, że ja pierdolsztajn. Aveus Papus, naprzód. I ten dźwięk jak z Devil May Cry, kiedy się te... tworzyły pionki szachowe. A, czasami...
Czasami się upgrade docz nie włączy zbyt dobrze. I nie myślcie sobie, że ja wymierzam momenty, w których jest ten. W których jest właśnie ten Million Slash The War do natuczania, no nie? Burst Rush. To przychodzi automatycznie, po prostu ja unikam w momencie od razu, jak przeciwnik wykonuje atak. W tą stronę, w którą akurat unikłem i czy wychwyciło, że mam animację od kopnięcia go, czy jednak Burst Rusha, to jest w moim przypadku czysty random. Ponieważ nie mam zamiaru tutaj wychwytywać tych momentów idealnie, a po prostu będę sobie robił uniki, bo to lepiej wygląda, jak po prostu robię te dasze, no nie? Bardziej efektywniej to wygląda w trakcie rozgrywki, przynajmniej mi się wydaje. Proszę bardzo. Ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia. Na razie.